Dokąd prowadzi trzecia droga? Idziemy do Polski, w której politycy, zamiast się kłócić, pracują dla dobra ludzi. Podatki są proste i przejrzyste. Służba zdrowia i edukacja działają tak, jak powinny. Polski, która oddycha czystym powietrzem. 15 października ruszymy w stronę Polski naszych marzeń. Polski, którą nie tylko się kocha, ale także się ją lubi, bo dobrze się w niej żyje. Nie tylko w Warszawie, ale też w Białymstoku. Chodźcie ze mną. Do przodu.